obserwacyjną, która pokazuje na niebie wiele sztuczek. Czy w takim razie trudno jest wypracować taką technikę, jaką pokazaliście dzisiaj? Jak wyglądają wasze treningi? Jeśli chodzi o technikę, to tutaj jest ona nam przekazywana jakby z jakością pilotażu od naszych liderów, ojców założycieli, można powiedzieć, grupy. Od nich uczymy się najwięcej, staramy się jak najwięcej dowiedzieć, zapamiętać, wchłonąć. No i potem wykorzystujemy to w lotach solowych, czy to sportowych, czy na pokazach akrobacyjnych. Wasze maszyny z reguły dzielą zaledwie metry w momencie, kiedy jesteście w stanie pokazać wasze akrobacje na niebie. Powiedzcie mi, czy takie zasady bezpieczeństwa wy ćwiczycie regularnie, czy rozrysowujecie je sobie wcześniej na kartkach? Jak to wygląda? Przed każdym lotem mamy odprawy, tak zwany briefing, na którym omawiamy warunki bezpieczeństwa w sytuacjach, praktycznie w każdej figurze może wystąpić jakiś błąd i na ziemi musimy to wszystko dokładnie umówić 2-3 razy, żeby w locie wyszło bardzo dobrze na 3 plus, co najmniej. Adrenalina, stres jest? Myślę, że adrenalina i stres uczestniczy zawsze, tak, w tego typu przedsięwzięciu, zwłaszcza jeżeli chodzi o akrobację, czy to indywidualną, czy zespołową, ale myślę, że jest to bardziej motywujące, tak, dla nas, niż miałoby to na przykład jakoś ręce wiązać, żebyśmy, nie wiem, stawali się jacyś nerwowi, tak, także tutaj troszeczkę odrobinka tego stresu przydaje się. My latamy na samolotach z silnikami tłokowymi, to nie są tak jak te tutaj samoloty wojskowe z silnikami odrzutowymi, to są samoloty z silnikami tłokowymi, małe, sportowe, szybkie, zwinne. My akurat latamy na samolotach czeskich typu Zlin, to są 3 Zliny 50 oraz jedna Ekstra, prowadzący Wojtek Krupa lata na Ekstrze niemieckiej. Wszystkie po 300 koni mocy, silniki. Trudno jest być kobietą pilotem? Nie, nie jest trudno, tak tutaj mamy duże wsparcie jako dziewczyny, tak, od naszych kolegów, od chłopaków. No i myślę, że to też nam dodaje dodatkowo skrzydeł.